Dzień dobry, witam. Nazywam się Krzysztof Sylwanowicz i chcę sobie poszeptać troszeczkę na taki temat, który mnie fascynował przez całe życie. I dzisiaj dochodzę do jakiejś konkluzji. Jest takie zjawisko, jak te płyty tektoniczne, które się przesuwają po powierzchni Ziemi, pływają na tej rozgrzanej magmie i nasuwają się na siebie, powodują trzęsienia Ziemi, znowu kolejne trzęsienie Ziemi w Nepalu. I chciałem to tak powiązać, bo mi się tak powiązało z taką moim zainteresowaniem, moją pasją, zainteresowaniem gwiazdami, galaktyką, w której jest nasza gwiazda, Słońce i nasza Ziemia. I tak sobie pomyślałem, że na niebie południowej półkuli jest dużo więcej gwiazd, dlatego że tam, po tamtej stronie kuli ziemskiej, znajduje się centrum galaktyki, do którego nasza planeta dąży. Nasza planeta dąży do centrum galaktyki, przemieszcza się ruchem jednostajnie przyspieszonym w kierunku centrum grawitacyjnego tej galaktyki właśnie. I w związku z tym, przyspieszenie spycha te pływające płyty tektoniczne na północną półkulę, po prostu do tyłu ruchu tej planety. No i w związku z tym one się tam tłoczą na północnej półkuli i nasuwają się na siebie, powodują trzęsienia Ziemi. No i to, że tak powiem, mówi tylko tyle, że te trzęsienia Ziemi na północnej półkuli będą się co pewien czas pojawiać tam na styku tych płyt tektonicznych. No i niestety nic się nie daje zrobić oprócz tego, że ludzi stamtąd albo się przesiedli, albo sami wyginą, albo się im jakąś zapewni pomoc taką okresową, bo te trzęsienia Ziemi się będą powtarzały. No i w związku z tym można wybrać sobie taki zawód ciągłego pomagacza w tych trzęsieniach Ziemi, które będą się powtarzały regularnie. Co pewien czas, oczywiście, co kilkadziesiąt lat, co kilkaset lat. No bo Ziemia jeszcze bardzo długo będzie tym ruchem jednostajnie przyspieszonym, wcale nie takim szybkim, zmierzać w kierunku centrum galaktyki, grawitacyjnego centrum galaktyki. A płyty tektoniczne będą się tłoczyć z tyłu planety, czyli na północnej półkuli. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że najwyżej ktoś się zainteresuje astronomią i nikomu nie zaszkodzę tym, co mówię. Do zobaczenia.